I taki jest stan faktyczny. Obie drużyny już na boisku. Przywitał się z publicznością także pan Andrzej Szczełkun z Jeleniej Góry. Pomagają mu Krzysztof Jędar-Siedlec i Ireneusz Wójtowicz z Jeleniej Góry. Andrzej Szczełkun sędziował niedawno transmitowane przez nas spotkanie derbowe w Łodzi. No i dostał w prasie dość wysokie noty za prowadzenie tamtego meczu. Ciekawa sprawa z bramkarzami. Mamy dziś Andrzeja Woźniaka w bramce Lecha i Grzegorza Szamotulskiego w bramce stołecznej Legii. Andrzej Woźniak wypadł z reprezentacji po pamiętnym meczu na Wembley w październiku 1996 roku. No tam go obwiniano za tę porażkę, za to fatalne wyjście przy dośrodkowaniu, po którym Schirrer zdobył bramkę. Wtedy Antoni Piechniczek postanowił postawić na młodego Grzegorza Szamotulskiego. Teraz ani Woźniaka, ani Szamotulskiego w kadrze nie ma. Woźniak już może nie wierzy w możliwość powrotu do tej kadry, no ale przed Szamotulskim jeszcze cała kariera i bardzo stara się udowodnić, że na powołania do kadry zasługuje. Maciej Żurawski, piłkarz, którego losy rozstrzygną się najprawdopodobniej już jutro. Maciej Żurawski póki co jest tylko wypożyczonym piłkarzem do Lecha. Jest właściwie, jego karta zawodnicza należy do pana Krzysztofa Siei. Do tej pory taką kartę zawodniczą Lech odkupił tylko Macieja Szerfena. Maciej Żurawski ponoć kosztuje zbyt wiele jak dla działaczy Lecha Poznań. A nie od dziś także wiadomo, że tego zawodnika chciałyby pozyskać takie kluby jak Wisła Kraków, jak Legia Warszawa. Wspominano także francuski FC Metz. Z tyłu grać, krzyknął Sergiusz Wiechowski. I przede wszystkim uważać na parę napastników. Rejs, Żurawski. Kilka minut spóźnienia, ale to wszystko przez sztuczne ognie. Jest godzina 17:06 w Warszawie. Minus 4 stopnie Celsjusza. I rozpoczynamy. Piotr Rejs, Maciej Żurawski, Legia Warszawa w biało-zielonych strojach kontra Lech Poznań. No, już pierwszy jakby akcent wskazujący na to, że trudno będzie tu o opanowanie piłki na śliskiej murawie, że trzeba grać ostrożnie, dokładnie. Wybija piłkę Mosur do przodu, ale ciężko jest nawet utrzymać równowagę. Tak. Widać, jak poruszają się ostrożnie piłkarze, ślizgają się na płycie boiska. No, trochę będzie w tej grze przypadkowości, ale grać trzeba. O, ligowe punkty, Murawski, Nowak do przodu, ale bardzo niedokładnie, tu jest Urbaniak. Dalekie zagranie do Rejsa, nie ma spalonego. Rejs wygrał rywalizację z Zielińskim, zagrał w stronę Majewskiego, ale tylko out dla poznańskiego Lecha. Obawiam się, Jacek, że przypadek będzie tutaj głównym reżyserem poczynań piłkarzy na boisku, bo to widać wyraźnie i po piłkarzach Lecha, i po piłkarzach Legii, że mają problemy z utrzymaniem się na nogach, że nagły zwrot w miejscu, by zmienić kierunek biegu, jest w zasadzie niemożliwy. To odbiera troszeczkę broń poznaniakom, którzy z takich zwrotów właśnie i wyjścia szybkiego z atakiem słyną. To dominuje w grze i Rejsa, i Żurawskiego. Zobaczymy, jak będą sobie radzić. Na razie Legia, wcześniej gwizdek pana Szczełkuna. Rzut wolny dla Lecha, Piskuła, no, zaniepokojony przede wszystkim tym, że lecą śnieżki z sektorów zajmowanych przez kibiców Legii. Po prawej stronie boiska Rejs i aut dla Legii. Lech przegrał swoje dwa ostatnie mecze z Widzewem 0-3 i z Ruchem Radzionków na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim 1-2, tracąc bramkę w ostatniej minucie meczu. Legia, jak mówiliśmy, bez zwycięstwa w ostatnich 5 kolejkach, ale teraz właśnie piłkarze ze stolicy przy piłce na krótko. To jest takie dziwne określenie. Drużyna bezkompromisowa w przypadku Lecha Poznań. Na 14 meczów, 10 zwycięstw, 4 porażki. Nie było remisów. Teraz zagrania Raszkiewicza do przodu. Dobra interwencja Nowaka. Od rzutu wolnego pośredniego rozpoczyna Legia. I jej kapitan
Jacek Zieliński do Murawskiego. Zieliński niedokładnie, przejął piłkę Majewski. Sprytnie próbował rejs do Araszkiewicza, ale Jacek Zieliński rozpoczyna atak Legii. No właśnie, i tak będzie ciężko tutaj grać na tej murawie. Podejrzewam, że na suchej płycie to podanie adresowane do Macieja Janiaka trafiło w celu. Trzeba brać poprawkę, zobaczymy kto pierwszy dostosuje się do tej płyty. Kto pierwszy zagra dokładnie, na razie Murawski do przodu w stronę Czereszewskiego. Walczy Sylwester Czereszewski, ale przejęli piłkę poznaniacy. Wilk i opuszcza piłka linię boisko, wychodzi za linię końcową. Będzie zatem pierwszy w tym meczu rzut rożny dla warszawskiej Legii. Paweł Skrzypek. No i cóż, i kiedy ciężko rozegrać płynną akcję, stałe fragmenty gry stają się niezwykle ważne. Ale nie zdecydował się na dośrodkowanie Paweł Skrzypek. Teraz dopiero wyjaśniają jednak sytuację Lechici. Ale błąd popełnia Raszkiewicz. Skrzypek. Dobre zagranie do Wiechowskiego, który ma więcej miejsca. Wiechowski, pole karne. No i wyciągnął się jak długi Andrzej Woźniak. Zdjął piłkę z głowy niemalże Kucharskiemu. Teraz wybija piłkę na aut Tomasza Augustynia. I Legia. Wiechowski. Mosur. Wybija piłkę Głowacki. Jeszcze raz Piotr Mosur. I znów Lechici. I proszę, bardzo szybko z kontrą wychodzi już teraz Jarosław Araszkiewicz. Zagranie do Żurawskiego. No, Żurawski się pośliznął, uciekła mu piłka i ciężko było skierować ją na prawą stronę. Kontra Legii, ale goni, musi gonić piłkę Kucharskie aż do linii bocznej boiska. Do środka przepuścił piłkę Skrzypek. Zablokowany strzał Magiery. Jeszcze walczy Skrzypek, Magiera. I nie udało się zakończyć akcji strzałem. Nie zazdroszczę piłkarzom, mówiąc szczerze, bo bardzo łatwo w takich warunkach o jakąś przypadkową kontuzję, która wykluczyłaby zawodników, no może już nie z rundy jesiennej, bo ta się kończy, ale z przygotowań do rundy wiosennej. Odpukajmy, oby taka sytuacja się nie zdarzyła. Z autu Janiak. Skrzypek. On wskoczył do składu, jak mówiłem, w miejsce Bartosza Karwana, który nie gra z powodu czterech żółtych kartek. Janiak. Znów Maciej Janiak. I na spalonym Cezary Kucharski. Swoją drogą wielu dobrych strzelców zakończyło rundę jesienną przedwcześnie, bowiem żółte kartki z poprzedniej kolejki wyeliminowały także Artura Wichniarka, Pawła Kuszałowicza. Cezary Kucharski, on zasłynął w ostatnich derby Warszawy głównie przez ostre wejście Marcina Jałochę, po którym omal nie pobił się z Maciejem Szczęsnym. O tym dużo się mówiło i pisało w ciągu ostatnich kilku dni. Na spalonym tym razem Piotr Rejs. Adam Majewski na Państwa ekranach, Maciej Murawski, który dla Gazety Wyborczej charakteryzował piłkarzy Lecha, rozróżnił między Piskuła a Majewskim, że Piskuła lubi grać i potrafi grać długimi, dalekimi podaniami, a Adam Majewski bardziej rozgrywa piłkę z klepki. Krótko teraz Lech Araszkiewicz obok bramki. To też jest jakiś sposób strzały z dystansu. No tyle tylko, że piłka musi lecieć w światło bramki, aby później sprawiła kłopoty bramkarzowi. Pierwszy podjął próbę w tym spotkaniu Jarosław Araszkiewicz. Zobaczymy, kto będzie następny. Na razie sporo chaosu, a piłkarze tak skupieni w środku boiska, jakby tam robiło im się od tego cieplej.
ale i ciężko jest grać szeroko, robić duże luki przy takim boisku, gdzie naprawdę i nieprzewidywalne są zagrania, błędy kolegów, których trzeba zasekurować. Dlatego ta gra zacieśniona. Zobaczymy, kto pierwszy opanuje sytuację i bardziej zdecydowanie zaatakuje. Widzieli Państwo przed chwilą Piotra Rejsa, który pośliznął się i po prostu wpadł na Piotra Mosura. Stara się dojść do piłki Cezary Kucharski, ale lepszy Majewski. Łówka Zielińskiego. W środku Skrzypek i Szerfen. Utrzymuje się przy piłce Paweł Skrzypek. Przed polem karnym tylko Czereszewski i Kucharski z piłkarzy Legii. Jeszcze Skrzypek i będzie rzut rożny. Drugi rzut rożny w tym spotkaniu dla Legii. Znowu do narożnika boiska podąża Paweł Skrzypek. Jest tam także Magiera, dwójka, która przyszła do Legii z Rakowa Częstochowa. Magiera zostawił piłkę Skrzypkowi. Krótkie zagranie z Wiechowskim. Ponownie Skrzypek. Wiechowski. Teraz będzie dośrodkowanie, ale trochę mocno na przeciwległą stronę pola karnego. Traci piłkę Nowak. Szansa dla Lecha. Rejs, Araszkiewicz. Spokojne rozegranie do Majewskiego prawą stroną. Wychodzi któryś z Lechitów, ale zagranie do Rejsa. Żurawski. I spokojna interwencja Macieja Murawskiego. Araszkiewicz. Atakowany przez Janiaka. I z autu tym razem grę znowu Legia. Sebastian Nowak, który w meczu z Polonią Warszawa odzyskał miejsce w podstawowym składzie. Jak widać, zagrał na tyle dobrze, że trener Kopa dał mu także szansę w tym spotkaniu. Rozpoczęła się 11 minuta gry. Wciąż bez bramek na stadionie przy Łazienkowskiej. I jak na razie poza dośrodkowaniem Wiechowskiego i strzałem Jarosława Raszkiewicza więcej emocji nie mieliśmy. Po raz trzeci przed chwilą zagrywał długą piłkę Jacek Zieliński. Po raz trzeci za mocno. Teraz Magiera. Dobrze na lewą stronę. Wiechowski bardzo aktywny w pierwszych minutach spotkania. No, miał olbrzymie kłopoty ze złapaniem równowagi. Kucharski, gol! 1-0. Legia obejmuje prowadzenie w spotkaniu z Lechem. Świetne odegranie piłki przez Cezarego Kucharskiego do Pawła Skrzypka. I w ten oto sposób pada pierwsza bramka w spotkaniu na Łazienkowskiej. Popatrzmy. Zagranie Wiechowskiego. Tutaj myślę nie trafił w piłkę dobrze Skrzypek, ale Kucharski zorientował się w tych poczynaniach swojego kolegi. W tempo zagrał mu piłkę. Nie było spalonego, gdyż tam jeszcze za plecami Pawła Skrzypka biegł z szóstką Przemysław Urbaniak. Paweł Skrzypek strzela bramkę, która daje prowadzenie Legii 1-0. Teraz Lech w znacznie trudniejszej sytuacji. Już nie może czekać przyczajony na własnej połowie na ataki rywali. Musi atakować sam Araszkiewicz. Też zmienia często pozycję. Jest po prawej stronie. Utrzymał się przy piłce do środka. Do Rejsa. Ten przepuścił piłkę, ale ślizgający się Robert Wilk nie wystartował do tego podania. Miał kłopoty ze złapaniem równowagi. Nic z tej akcji nie wyszło. Wilk wrócił już do środka boiska. Odzyskał piłkę. Szerfen. Wolno wraca Raszkiewicz ze spalonego. Szerfen. Łatwo ograny przez Magierę. Kucharski, Wiechowski. Kucharski i dobrze Arkadiusz Głowacki. A była to pierwsza bramka Pawła Skrzypka w tym sezonie. Jak na razie jego bilans w tym sezonie to tylko dwie asysty w swoim setnym meczu w Ekstraklasie w spotkaniu z Ruchem Chorzów. Wtedy Legia wygrała z Ruchem na tym stadionie 2-0 i był to właśnie ostatni mecz, jaki Legia wygrała w tym sezonie w lidze.
Tymczasem Majewski do Rejsa. Rejs będzie uderzał zza pola karnego, ale w środek bramki nie miał kłopotów Szamotulski. Do ostatniej chwili przeszkadzał Rejsowi Jacek Zieliński. Opłaciło się. Ożywiła się teraz gra. Już szybką akcję wyprowadzają legioniści, ale uniesiona chorągiewka liniowego, zdaniem którego był spalony. Podawał Cezary Kucharski, na spalonym był Jacek Magiera. Majewski. Interwencja Nowaka. To już Janiak, Murawski. Na wolne pole do Sylwestra Czereszewskiego. Czereszewski atakował Szerfena. Asystent pokazał, że będzie out dla Legii, ale pan Szczełkun zmienił decyzję liniowego, decydując, że od rzutu wolnego rozpocznie Lech. Majewski. Już atakowani przez legionistów gracze Lecha. Magiera. Czereszewski. Biega lewą stroną. Wiechowski, zagranie do środka. No ale drobne kroczki, ślizgają się piłkarze. Ciężko dokładnie rozegrać. Teraz dobrze znaleziony po prawej stronie Janiak. W pole karne. Został w bramce Andrzej Woźniak i musiał ratować sytuację Piskuła. Kolejny rzut rożny i chyba znów krótko rozegrany. Wydaje mi się tak mimo wszystko, że większy sens miałoby dośrodkowanie bezpośrednie. Wiechowski już atakowany przez rywala, zagrał niedokładnie, kontratak Lecha. Araszkiewicz. No, wydawało się, że piłka zostanie w boisku. Ale atakowany Araszkiewicz. I wrzucać będzie teraz piłkę z autu do Żurawskiego. Żurawski zmuszony odegrać do tyłu. Szerfen wychodzi gdzieś tam w środku przed polem karnym na pozycję Rejs. Teraz wrócił po piłkę, ale świetnie wyprzedzony przez Mosura. Tyle tylko, że to zagranie Piotra Mosura daleko do przodu. Tam legionistów nie było. Urbaniak do Majewskiego. Zszedł do środka Wilk. Jego miejsce zajął na lewym skrzydle Augustyniak. Właśnie do niego podanie. Augustyniak, ponownie Wilk. Rozejrzał się, czy są partnerzy w polu karnym. Był tylko Piotr Rejs, wyprzedzony przez Jacka Zielińskiego. Majewski, Mosur i będzie out dla Lecha. Robert Wilk. Żurawski, ponownie Wilk. Niedokładnie Żurawski do Majewskiego. To już nawet nie jest kwestia rezultatu, ale widać, że zdecydowanie przy takich warunkach pogodowych, przy takiej murawie, na wartości tracą jednak głównie piłkarze Lecha. Tu już nie zawsze sprawdza się to, ta szybka gra z pierwszej piłki, szybkimi, krótkimi podaniami, szybkie zdobywanie terenu. Tu już jednak próbować trzeba czegoś innego. Wykorzystywać inne swoje atuty. Nowak do przodu. Ale wprost pod nogi Urbaniaka. Majewski. Araszkiewicz. Ucieka mu piłka, co od razu wykorzystuje Murawski. No i Andrzej Woźniak. Spotkali się przed chwilą na murawą. Były piłkarz Legii, a obecnie Lecha, Jarosław Araszkiewicz, i były piłkarz Lecha, a obecnie Legii, Maciej Murawski. Araszkiewiczowi kibice Legii do dzisiaj pamiętają bramkę, jaką zdobył w rozgrywkach Pucharu UEFA z Wideautonem Szekes Fekerwar, która dała wówczas
stołecznej drużynie awans do kolejnej rundy pucharu. Od bramki Grzegorz Szamotulski. Niesłabnie doping na stadionie przy Łazienkowskiej, to też warto podkreślić. Co prawda jest bardzo zimno, ale kibiców rozgrzały najpierw sztuczne ognie, a potem bramka Pawła Skrzypka. Sebastian Nowak. Były zawodnik Stomil Olsztyn. Do Janiaka. Faulował Wild. I rzut wolny daleki. Delikatny śnieżek popaduje, choć godzinę przed meczem mieliśmy tu na Łazienkowskiej piękną śnieżycę. Gdyby ona się utrzymała, to boisko przykryte by było równiutko białym puchem. Traci piłkę Skrzypek. Aut dla Lecha, który ma spore kłopoty z narzuceniem swego stylu, swej gry drużynie gospodarzy. To także wykorzystanie szybkości, aktywności, dynamiki bocznych pomocników. Robert Wild, który wyrzucał przed chwilą piłkę z autu, też nie czuje się chyba najlepiej na tej murawie. Walczył do końca Kucharski i wyszedł z bramki Woźniak. Kucharski przerzucił nad nim piłkę, ale bramkarz Lecha asekurowany przez jednego z obrońców. Od początku konstruują akcję gospodarze. Skrzypek, Wiechowski. Wiechowski ograł Piskułę, utrzymał się przy piłce i zagrał za mocno w stronę Skrzypka. Sergiusz Wiechowski był jednym z tych piłkarzy, który podczas szczerych męskich rozmów w Legii opowiedział się przeciwko pracy trenera, przeciwko trenerowi Kopie. Sam mówił, że liczył się nawet z utratą miejsca w składzie, ale gra i stara się jednak udowodnić, że to miejsce mu się należy. Araszkiewicz. Majewski do Rejsa, ale no, Rejs pośliznął się. Legioniści znacznie lepiej poruszają się po boisku. Źle jednak Zieliński w stronę Janiaka. Wyprowadza piłkę Augustyniak. Augustyniak. No i Skrzypkowi opłaca się gonić piłkę, aby nie było rzutu rożnego. Mosur, Zieliński. Ponownie Mosur, teraz brawa i za taką ładną zbiorową interwencję stołecznej obrony. Zagranie jednak wprost do Szerfena. Więcej miejsca ma w środku Majewski. Dobrze znalazł Araszkiewicza, ale i bardzo dobrze ustawiony Zieliński. Skrzypek. Daleko Jacek Zieliński. Tutaj jest ustawiony Cezary Kucharski. Urbaniak i Głowacki. Nie trafił w piłkę Wilk. Ta odbiła się jednak od Skrzypka. I od rzutu z autu grę wznowi lewy pomocnik Lecha Poznań. Robert Wilk. Majewski. Żurawski. Naciskany przez Murawskiego. Urbaniak. 22 minuta spotkania. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Gospodarze Legia prowadzą z Lechem 1-0. Szerfen. Wiechowski, Mosur do Zielińskiego. Murawski, Głowacki, Piskuła w walce z Cezarem Kucharskim. Wiechowski, znów Kucharski, czeka na podanie Jacek Magiera, doczekał się. No ale nie zdołał dobrze przyjąć piłki i w akcji Lechici. Żurawski. Piskuła. Rejs. Do Araszkiewicza. Piskuła.
Nie doczekali się gwizdka sędziego piłkarze Lecha. No Szamotulski teraz nie mógł łapać piłki, ale też źle trafił w futbolówkę. Majewski. Szerfen. Bardzo trudno uspokoić grę, opanować piłkę i jednym i drugim. A tymczasem będziemy mieli żółtą kartkę, czy tylko upomnienie dla Piotra Rejsa. Zdaje się, że skończy się tylko na kilku słowach napomnienia dla kapitana poznańskiego Lecha. No, póki legioniści starali się przede wszystkim jak najdalej trzymać rywali od własnego pola karnego, bardzo dobrą grą w środku boiska, przechwytywaniem wielu piłek, to nie było szans na większe zagrożenie bramki Szamotulskiego, a w tych ostatnich kilkudziesięciu sekundach coś tam niebezpiecznego dla gospodarzy zaczęło się dziać. Uwaga! Strzał w mur Araszkiewicza, ale jeszcze Majewski. Lechicic teraz lewą stroną, Augustyniak. Majewski. I aut dla Lecha. To ważne, przy tej murawie też trzeba cały czas patrzeć na rywala, uważać, bo jemu w każdej chwili może odskoczyć piłka, on może się poślizgnąć i swego rodzaju zaniedbanie, niewykorzystanie takiego błędu. Później można żałować. Uwaga, świetne zagranie do Rejsa. Bramka, ale wcześniej chorągiewka liniowego w górze. Zdaniem asystenta arbitra spalony, a my za chwilę zobaczymy, czy tak rzeczywiście było. No i tu wyraźnie widać, jaki błąd liniowego, spalonego w tej sytuacji nie było. Zdaje się, że nawet dwóch piłkarzy Legii, dwóch obrońców Legii było w linii z Piotrem Rejsem. Co prawda kamera nie ustawiona była równolegle do tej linii, w której byli piłkarze, ale już ta powtórka pokazuje, że spalonego nie było. Powinien być rezultat 1-1. No jest to pierwsze poważne ostrzeżenie dla Legii. Tymczasem Lech jakby podrażniony nieuznaniem tej bramki zerwał się do kolejnego ataku. Araszkiewicz do Piskuły. No i właśnie. Tak jakby może Piskuła był na łyżwach, to lepiej byłoby mu utrzymać równowagę. Legioniści utrzymali się przy piłce. Nowak do Skrzypka. Ten spokojnie poczekał. Zagrał do Czerszewskiego. Czerszewski na prawą stronę do Janiaka, a ten za słaby. Daleka piłka. Wilk do Żurawskiego. O właśnie, i błąd Murawskiego. Żurawski teraz mknie w pole karne. Tam jest w środku niepilnowany Rejs. Do niego zagranie. Rejs i znakomicie Szamotulski. Zapewne na suchej murawie Piotr Rejs strzelałby już z pierwszej piłki. Tylko na suchej murawie z kolei takiego błędu nie popełniłby Murawski. Na pewno. Maciej Żurawski. Tylko jeden obrońca Legii to był Piotr Mosur. Rejsowi tutaj odskoczyła nieco piłka. I znakomitym refleksem popisał się Szamotulski. Żurawski. Ubija piłkę Jacek Zieliński. Jeszcze Lech. Piskuła w pole karne. To był, przepraszam, Robert Wilk. I bardzo niecelnie Arkadiusz Głowacki. Ale w ciągu ostatnich dwóch minut dwie niezwykle groźne akcje Lecha, który stara się wykorzystać każdy błąd legionistów. No, przy pierwszej pech Lechitów, bo jak określić złe ustawienie i złą decyzję podjętą przez liniowego. A przy drugim świetna interwencja Szamotulskiego. Jarosław Araszkiewicz. Trójką piłka Czelecha jest Żurawski, Rejs i właśnie pędzący na bramkę Szamotulskiego Araszkiewicz. Ale jemu za daleko odskoczyła piłka. Jacek Zieliński wybija piłkę na. Jarosław Araszkiewicz w Grodzisku Wielkopolskim podczas ostatniego meczu z Ruchem Radziąków obserwowali go ponoć wysłannicy z amerykańskiej ligi MLS. Czyżby miał być kolejnym Polakiem w tamtej lidze? Czy w klubie Chicago Fire, gdzie gra Jerzy Podgroszny? Kto wie?
z kolejarza przekwalifikowałby się na strażaka, ale na razie świetnie sobie radzi w lidze polskiej. Wilk. Rejs w stronę Majewskiego, ale słabe odegranie, szansa na kontratak legionistów. I znów Zieliński za mocny. Wydaje się jednak, że stoper Legii powinien jednak tam w środku boiska poszukać najpierw któregoś z kolegów potrafiącego dokładniej rozegrać piłkę. Bo to już taka czwarta próba zagrania szybkiej, dalekiej piłki przez Jacka Zielińskiego i nieudana. Legioniści lewą stroną Magiera. Do środka, do Skrzypka. Ten ponownie do Magiery, ale tu bliżej piłki już był Urbaniak. Była szansa jeszcze na przejęcie piłki, na uzyskanie inicjatywy, ale kontratak wyprowadzają piłkarze Lecha. Żurawski odgrywał jeszcze obok Szamotulskiego do Rejsa, ale i tym razem nie udało się Lechitom. Kolejna świetna sytuacja, bardzo dobra szansa zespołu gości. Kolejna niewykorzystana. Jacek, chyba zacznę sobie posypywać głowę popiołem, bo za wcześnie skreśliłem piłkarzy Lecha, mówiąc, że zatracili wszystkie swoje walory. Od dobrych kilkunastu minut to oni panują na boisku i to oni stworzyli sobie już trzy naprawdę bardzo groźne sytuacje do zdobycia bramki. Ba, nawet raz do tej bramki trafili. No, a z drugiej strony właśnie to może akurat tyle potrzebowali czasu, aby oswoić się z tymi trudnymi warunkami gry, aby wziąć poprawkę na każde podanie, zagranie, na każdy strzał. I rzeczywiście teraz wygląda i gra znacznie groźniej. Kucharski. Zagrywał piłkę do Skrzypka, tutaj był spalony chyba. Posłuchajmy, jak wygląda całe spotkanie z punktu widzenia ławki rezerwowych. Halo, Grzegorz Milko. Trener Legii, pan Kopa, cały czas podbiega tutaj do linii bocznej i krzyczy do swoich obrońców, żeby grali bliżej napastników Lecha, a więc Rejsa i Żurawskiego. Te akcje rzeczywiście są coraz groźniejsze, a poza tym również zwraca uwagę swoim pomocnikom, żeby więcej akcji organizowali skrzydłami, nie tylko pchali się środkiem. To tyle z ławki Legii. Tyle, takie uwagi miał do swoich zawodników trener Jerzy Kopa, który, przypomnijmy, także w swojej karierze pracował w zespole Lecha Poznań. I to Adam, niedawno nawet. Adam Topolski grał w zespole Legii, Jerzy Kopa trenował w Lechu. To nie tylko Murawski i nie tylko Araszkiewicz, którzy są na placu, którzy grali w zespołach dzisiejszych rywali. Takich zagrań do własnego bramkarza w dzisiejszym spotkaniu trzeba unikać. To już raz Szamotulski miał kłopoty z wybiciem takiej piłki, której nie mógł przecież złapać. Teraz walka, wszystko zgodnie z przepisami. Rejs przed polem karnym odgrywa do Araszkiewicza, ten mocno i niecelnie. Legia wyraźnie dała się zepchnąć do obrony, dała sobie jednak narzucić styl gry, narzucić dominację Lechowi. Do zakończenia meczu jeszcze daleko. Akcje gości coraz groźniejsze, dobrze teraz Mosur. Przejął piłkę w środku Szerfen, Majewski, ponownie Szerfen, Żurawski, Szerfen. Pole karne, mija się z piłką Szamotulski, ale Rejs nie zdołał strzelić, piłka opuściła boisko. Rozpocznie Legii. Grę wznowi Grzegorz Szamotulski, a tym razem kolejne wiadomości z ławki rezerwowych dla nas Paulina. Z ławki Lecha trener Topolski tu nawołuje do swojego napastnika Piotra Rejsa, by rozgrywał akcję bardziej indywidualnie, nie bawił się żadne podania, bo na tej śliskiej nawierzchni nie przyniesie to oczekiwanego skutku. Tyle z ławki Lecha. To zapewne efekt tej ostatniej sytuacji, kiedy Rejs już mógł strzelać, a jeszcze decydował się na podanie do Jarosława Araszkiewicza. A właśnie Araszkiewicz faulowany. Przewinienie Macieja Murawskiego. Murawski w wywiadach prasowych ostatnio zaczął mówić, że nosi się z zamiarem odejścia
to może za dużo powiedziane, ale zastanawia się, czy grać będzie jeszcze na wiosnę w zespole Legii. Czuć w jego powiedziach takie rozgoryczenie, którego nie było kilka tygodni temu. Nie wiem, co jest tego przyczyną. Tymczasem znów będzie groźnie pod bramką Szamoturskiego, a Raszkiewicz jednak chciał chyba takim strzałem po ziemi zaskoczyć bramkarza Legii. Nie trafił jednak w światło bramki. Piłkarze Lecha w tym sezonie tylko dwukrotnie jako pierwsi tracili bramkę. I za każdym razem, co trzeba powiedzieć, schodzili z boiska pokonani. To było jeszcze nie tak całkiem dawno temu z Widzewem Łódź, wówczas porażka 0-3, a wcześniej na inaugurację Ekstraklasy z Amiką we Wronkach, kiedy przegrywali 0-1, przegrali ostatecznie Lechici 1-2. Urbaniak. Na prawej stronie Rejs, do środka do Szerpena. Rozbiegają się poznaniacy, szukają pozycji, szukają miejsca, starają się dość sprawnie stworzyć przewagę liczebną. Nawet przed polem karnym znalazł się przed chwilą Augustyniak. Szerfen do Majewskiego. Majewski atakowany przez Mosura, który dobrze poczekał na moment przyjęcia przez piłki przez Majewskiego, przeczuwając, że on wtedy może popełnić jakiś błąd. Tak rzeczywiście było. Po raz kolejny pan Szczepun uspokaja piłkarza Lecha, tym razem Adama Majewskiego. Wyrzuca piłkę z autu Wilk. I źle odegrana przez Żurawskiego, aut dla Legii. Nowak. Sprytnie Janiak, ale stracił piłkę. Żurawski. Znów Nowak. Po pierwsze uspokoi grę. Kucharski. No i teraz trójką piłkarze Legii. Ale piękna interwencja. Co najważniejsze, czysta Augustyniaka. Araszkiewicz do Wilka. Przecina to podanie Sebastian Nowak. Augustyniak. Jarosław Araszkiewicz. Wyprzedzony Rejs przez Piotra Mosura. Skrzypek. Pobiegli do przodu Magiera, Czereszewski i Kucharski. Czereszewski, Kucharski. To miało być podanie do Sergiusza Wichowskiego, który pokazywał się na wolnym polu. Szerfen. Za plecami Murawskiego do Żurawskiego. Wilk. Robert Wilk, miękko w pole karne. Spokojna interwencja Zielińskiego. Ale łatwo traci piłkę Kucharski. Araszkiewicz. Nowak. Murawski. Jest Szerfen. To już Wilk. Wciąż piłka bardzo blisko pola karnego Legii. Ale nie ma strzału. Majewski. No proszę. No tak, ma pretensje Grzegorz Szamotulski do swoich kolegów, że zbyt mało agresywnie atakują podopiecznych Adama Topolskiego, że mają zbyt dużo miejsca napastnicy Lecha Poznań. Głowacki. Teraz Majewski wyprzedzony przez Pawła Skrzypka. Kucharski. I faulowany Maciej Janiak przez Arkadiusza Głowackiego. Niezależnie od nieprzepisowego zagrania Poznaniaka, no tutaj akurat jest okazja, aby dodać, że nawet upadek na tej murawie jest niezwykle bolesny. Tu widzimy faul, podcięcie, no a później jeszcze zetknięcie z twardą nawierzchnią. Ale bardzo nieprzyjemny był to faul, rzeczywiście. Trafił gdzieś w okolice podbrzusza
Maciej Janiaka, Arkadiusz Głowacki. I były piłkarz trzecioligowego Oldenburga. O właśnie, teraz to widać. W lewą nogę jednak został trafiony Maciej Janiak. Tak wynika z tej powtórki. Chociaż przy okazji opatrywana jest prawa kostka zawodnika Legii. Może już przy tym upadku jakoś ucierpiał gracz stołecznego zespołu. Paweł Skrzypek, Legia w dziesiątkę i Legia stwarza sobie groźną sytuację. Maciej Janiak wraca już na murawę, a od bramki grę wznawia Andrzej Woźniak. W tamtej sytuacji główkował Piotr Mosów. Głowacki. Rejs do Piskuły. Głowacki. Mądrze znalazł na przeciwległym skrzydle Augustyniaka. Wilk. Pokazał się Majewski. Obok Majewskiego Murawski. I aut dla Lecha. Araszkiewicz. Majewski. Teraz mają troszkę problemy z kryciem legioniści. Wilk na spalonym. Uniesiona w porągiewka asystenta, ale pan Szczełkun pozwala grać dalej. Wyraźnie spóźniona była sygnalizacja liniowego. Stąd może trochę zamieszania w pierwszym odruchu. Pan Szczełkun mógł spojrzeć w stronę swojego pomocnika. Popatrzmy, spalonego nie było. Zupełnie, tutaj nie może być żadnej mowy. To już druga pomyłka asystenta pana Szczełkuna. Z tym, że przypomnijmy, pierwsza miała dużo większe konsekwencje. Lech zdobył bramkę. Bramkę nie uznano. A ja dokładnie nie pamiętam, czy to był ten sam liniowy z żółtą chorągiewką, co podczas derby Łodzi, ale akurat w tamtym spotkaniu właśnie pomocnik z żółtą chorągiewką popełniał także błędy dotyczące oceny spalonego. Skrzypek do Czereszewskiego. Tutaj dobrze Augustyniak wspólnie z Urbaniakiem. Walczył do końca Janiak i od bramki rozpocznie Woźniak. Za nami 41 minut meczu. Od pół godziny Legia prowadzi 1-0 po bramce Pawła Skrzypka. Chłodno, mroźno, ciężkie warunki do gry, a także i dla widzów. No, ten mecz mógł się, gdyby nie słynny strajk, odbyć w sierpniu przy zupełnie innej pogodzie. Wilk. Wybita piłka. Jeszcze przejął Augustyniak. Nie udało się Araszkiewiczowi. Ale wybicia teraz legionistów niedokładne, na oślep. Wiechowski, jest szansa na skontrolowanie akcji. Kucharski. Kucharski piątką atakują legioniści. Czysto powstrzymany Cezary Kucharski. I Lech. Araszkiewicz. Majewski zauważył na lewej stronie Wilka, ale świetnie Sylwester Czereszewski. I od razu zagranie do Janiaka. Temu odskoczyła piłka. No, te wszystkie niedokładności dziś w jakim stopniu usprawiedliwiają piłkarzy. A następnym razem może Tomek, jak przyjdzie piłkarzom ochota na strajkowanie, działaczom, piłkarzom, trenerom, to może lepiej niech zastosują strajk włoski. Rozpoczyna Moskwa. Legioniści prowadzą po zdobyciu tej bramki, oddali wyraźnie inicjatywę, licząc na kontry, ale jak się sami przekonali, ciężkość te kontry wyprowadza na takim boisku. Lech tymczasem z minuty na minutę zyskiwał teren i stwarzał coraz groźniejsze akcje pod bramką Szamotulskiego. Majewski, wymiana z Rejsem i dobrze Mosów. O godzinie 16 rozpoczęło się jedno ze spotkań naszej Ekstraklasy, którego wyniku jeszcze państwo nie znacie. We Wronkach Amika przegrała z Widzewem 2-3. Z Widzewem, który, przypomnijmy, musiał występować bez swojego najlepszego strzelca, Artura Lichniarka.
No, zatem świetny bilans Marka Dziuby na zakończenie rundy jesiennej od momentu, kiedy objął drużynę Widzewa. Najpierw pokonał 3-0 Lecha, później rozgromił w Pucharze Polski Grognin 4-0. Zwycięstwo prestiżowe w derby na stadionie Kresu 1-0. Wreszcie we Wronkach 3-2, gdzie nie tak łatwo przecież wygrać. 4 zwycięstwa na zakończenie jesieni. Ale wracamy teraz na Łazienkowską i zobaczmy, co będzie się działo w ostatnich minutach meczu Legii z Lechem. Kucharski do Janiaka. Janiak. Kucharski uciekał na prawe skrzydło. Piłki jednak nie dostał. Janiak będzie miał szansę, aby się poprawić. Skrzypek. No ale źle, za mocno i zbyt blisko pola karnego do Cezarego Kucharskiego. Uwaga, znów atakuje groźnie Lech. Maciej Żurawski. W polu karnym są Majewski i Piotr Rejs. Ale będzie rzut rożny. Piotr Masur na Państwa ekranach. Jeden chyba z najrówniej grających piłkarzy Legii w rundzie jesiennej. Ale akurat to nie od niego wszystko zależy. Jeszcze Lechici ustawiają rywali przy wykonaniu tego rzutu rożnego. Dośrodkowanie. Wybita piłka. Szerfen. I spalony tym razem. Chyba liniowy miał rację. Chociaż domagamy się tak czy owak powtórki. Tak, teraz Robert Wilk w momencie podania chyba był ciut za ostatnim obrońcą Legii. Mamy jeszcze dla Państwa dwa wyniki spotkań, które trwają. W Zabrzu Górnik prowadzi z Pogonią Szczecin 3-0, a w Łodzi ŁKS prowadzi z Odrą 1-0. Podobny wynik na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Legia od 11 minuty spotkania prowadzi z Lechem Poznań 1-0. A pan Szczokun chyba zastosował takie decyzje, że skoro jest ujemna temperatura, to należy skrócić o kilkanaście sekund pierwszą połowę meczu. Piotr Rejs miał kilka sytuacji do pokonania Grzegorza Szamotulskiego. On akurat, jeśli chodzi o skuteczność, może sobie wiele zarzucić w ostatnich meczach, bo co prawda jest bardzo wysoko w klasyfikacji strzelców, ale w trzech ostatnich ligowych meczach Piotr Rejs gola nie zdobył. Adam Majewski i Maciej Żurawski już dyskutują o tym, jak grać przeciwko Legii w drugiej części spotkania. Legia nie zdobyła bramki w 236 minutach, ostatnich ligowych minutach. Wreszcie Paweł Skrzypek przerwał tą fatalną serię. Zdobył bramkę przeciwko Lechowi Poznań. Zresztą w ogóle Legia w ostatnich czterech ligowych meczach zdobyła tylko jedną bramkę. Ma dla nas wywiad Grzegorz Milko. Robert Wilk, pomocnik Lecha Poznań. Jak ocenia pan sytuację, w której Piotr Rejs strzelił gola? Czy pana kolega rzeczywiście był na pozycji spalonej? No, wydaje mi się, że nie był, no ale sędzia był innego zdania i no, nie mamy co teraz rozpatrywać. Możemy po meczu zobaczyć, jak ta sytuacja wyglądała na wideo. Widać, że w końcówce pierwszej części stworzyło się kilka groźnych sytuacji. Czy Legia jest rzeczywiście dzisiaj tutaj do ogrania, czy raczej trudno wam się gra z Legią? Znaczy, no, na pewno jest do ogrania, jak każdy zespół, i warunki są bardzo trudne i też nam to trochę przeszkadza, ale z minuty na minutę się rozkręcamy i myślę, że w drugiej połowie strzelimy tą bramkę. No właśnie, co zaproponujecie Legii w drugiej części? No na pewno będziemy atakować od pierwszej minuty, bo nie mamy nic do stracenia i albo zremisujemy lub wygramy, albo przegramy wyżej. Tyle Robert Wilk, Lech Poznań. Lech Poznań przegrywa jak na razie 0-1 z Legią Warszawa. Lech, który w ostatnich dwóch ligowych kolejkach przegrywał. Wcześniej 9 zwycięstw i nagle ktoś zastawił szlaban tej poznańskiej Lokomotywie. Po 9 wygranych, 2 kolejne przegrane. Teraz Lech także przegrywa, ale bardzo dzielnie sobie poczyna. Zresztą to nam na pewno pokażą pomeczowe, w każdym razie po pierwszej połowie statystyki. Popatrzmy. Legia tylko 2 strzały. Paweł Skrzypek raz, a dobrze, można powiedzieć. I Piotr Mosur obok bramki. Piłkarze Lecha Poznań aż 7-krotnie uderzali na bramkę Grzegorza Szamotulskiego. Zobaczymy, jak wyglądały nieprzepisowe zagrania. Tylko 3 faule legionistów
2 Pawła Skrzypka, 1 Murawskiego i 3 Lecha, także wyjątkowo czysta gra. To wynika może z tego, że z tego braku kontaktu, jednak z dużej różnicy między piłkarzami. Ciężko się gonić tutaj na tym boisku. 5 rzutów rożnych, 2 Legii, 3 Lecha. Przepraszam, to spalone. Ale najważniejsze, że w bramkach jest 1-0, bo te spalone nie są najważniejsze. 1-0 prowadzi Legia po bramce Pawła Skrzypka. Piłkarze mają teraz kilka minut, by napić się gorącej herbaty w szatni. Pozostawiamy także Państwu taką szansę. Spotykamy się na drugiej połowie meczu za kilka minut. Spotkań naszej Ekstraklasy, rozgrywana już w połowie listopada. Do przerwy Legia prowadzi z Lechem 1-0. Bramkę w 11 minucie spotkania zdobył Paweł Skrzypek. Jak na razie na boisku nie dzieje się wiele ciekawych rzeczy. No nie, w bramce akurat o właśnie, to pada mnóstwo bramek, tylko że są to rzuty karne strzelane rezerwowemu bramkarzowi Legii, Wojciechowi Kowalewskiemu, przez kibiców, jak się okazuje, także przez dziewczęta, które próbują swoich sił. No może but nie za bardzo dopasowany do gry w piłkę nożną, ale też można strzelić do bramki z 11 metrów. Dobrze, że nie widzi trener Jerzy Kopa. Jakby zobaczył, że Wojciech Kowalewski przypuszcza tyle strzałów do bramki, no to nie byłoby z nim dobrze. Popatrzmy na najciekawsze sytuacje z pierwszej części spotkania. Legia Warszawa, Lech Poznań i to właśnie 11 minuta. Cezary Kucharski w tempo do Pawła Skrzypka. Nie było spalonego. Tutaj nie mamy wątpliwości. I Legia prowadziła 1-0. Podawał najpierw Sergiusz Wiechowski. Nie trafia tutaj w piłkę Skrzypek. Chyba lepiej dla tej akcji, że nie trafił. Paweł Skrzypek w taki oto sposób zdobył swoją pierwszą bramkę w sezonie. Pierwszy plusik zapisał sobie także Cezary Kucharski, który jak do tej pory mógł się pochwalić w cudzysłowie samobójczym golem zdobytym w meczu z Pogonią. A to była dla Kucharskiego także pierwsza asysta w tym sezonie. Legia Lech Poznań. Legia Warszawa, Lech Poznań, 1-0. No i po tym pierwszym kwadransie, który należał dla Legionistów, przejął inicjatywę Lech i kontrowersyjna sytuacja. Podanie Piskuły do Rejsa, ten umieszcza piłkę w bramce, ale spalonego nie było w momencie podania. Rejs nie był ostatnim piłkarzem Lecha przed Trzemoturskim. Drodzy Państwo, Legia prowadzi z Lechem 1-0. Kolejny wywiad ma dla nas Grzegorz Milko. Halo Grzegorz. Moim rozmówcą jest Andrzej Krajewski, prezes Lecha Poznań. Jak ogląda się panu pierwszą połowę? Pana piłkarze mieli kilka dogodnych sytuacji. No na pewno tutaj jest wiele przypadków, ponieważ boisko jest trudne. Boisko jest trudne obydwu drużyn. Legia prowadzi 1-0, ale na szczęście jeszcze mamy drugą połowę, gdzie na pewno moja drużyna pokaże swoją wyższość piłkarską i mam nadzieję, że ten mecz najmniej zremisujemy. Słaba postawa ostatnio Lecha Poznań. Mówi się o tym, że jest między innymi powodem tego, że pana piłkarze po prostu są w kryzysie finansowym. Czy pan to potwierdza? Na pewno piłkarze nie są w kryzysie finansowym. W kryzysie finansowym jest Lech. Wszystkim jest wiadomo, że mamy długi z lat 90. 91, 2, 3. Mamy długi, ponieważ drużyna zagrała w tym roku rundę jesienną wspaniale, wygrała 9 meczy pod rząd. To kosztuje pieniądze. No na pewno kibice, ci wierni kibice są na naszym stadionie, ale nie jest ich tak liczna ilość, która by mogła nam po prostu pozwolić sfinansować potrzeby Lecha. Mam nadzieję, że do końca listopada damy sobie z tym radę i tego wielkiego kryzysu finansowego w Lechu już nie będzie. Jak z perspektywy czasu ocenia pan to przejście z Widzewa do Lecha? Czy pana miłość do łódzkiej drużyny z Alei Piłsudskiego już się skończyła? Na pewno nie. Tu nie można tak powiedzieć. Nie można powiedzieć, że Grajewski dzisiaj zapomniał o Widzewie. Na pewno Grajewski jest łodzianinem i nim zostanie. Jedno jest pewne. Obowiązki przejąłem sterów w Lechu. Będę robił wszystko i pokażę wszystkim, że jednak w tamtym roku Lech był krótko przed przepaścią, przed spadkiem drugiej ligi. W tym roku jesteśmy w czubku tabeli. Jest to na pewno nie tylko moja zasługa, ale zasługa całej drużyny, sztabu trenerskiego, działaczy, którzy po prostu zaufali mojej koncepcji i tą koncepcję będziemy dalej do końca sezonu wykonywać i przestrzegać. Ta kolejka jest tak naprawdę trzecią kolejką, która miała się odbyć w sierpniu. Jak teraz z perspektywy czasu ocenia pan ten strajk? Czy on się rzeczywiście opłacał klubom, tym wszystkim, którzy byli przeciwni jakby działalności prezesa Mariana Żurowicza? No widzi pan, ja uważam, że w wojnie nie ma zwycięzców, tylko pokonani, ci, co ponieśli straty. Na pewno w tym wszystkim poniosła straty polska piłka.
Ja na temat PZPN-u Dziurowicza się nie chcę wypowiadać, ponieważ jestem już tak zawieszony za moje wypowiedzi, chociaż to były wypowiedzi człowieka, który na pewno ma wielkie serce dla polskiej piłki. Chciałby, żeby ta polska piłka była coraz lepsza. Ostatnie wyniki rotacji znów napałają nam, mnie przede wszystkim, nadzieją, że coś w tej piłce się ruszyło. Mam nadzieję, że piłka klubowa też będzie coraz lepsza. Jeżeli chodzi o PZPN i w tej chwili Ligę Polską, na pewno toczą się rozmowy. Mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się dla dobra polskiej piłki, bo tego najwięcej przede wszystkim ja chcę, też inne kluby i moi koledzy prezesi. Nie jest tajemnicą, że Legia jest zainteresowana kilkoma piłkarzami Lecha, między innymi Żurawskim, Rejsem. Czy rzeczywiście jest to możliwe, żeby tak świetny duet napastników zmienił adres z ulicy Bułgarskiej w Poznaniu na Łazienkowską w Warszawie? Widzi pan, nie ma ludzi niezastąpionych. Jeżeli Legia przywiezie worek pieniędzy za Rejsa, nie ma sprawy, na pewno się dogadamy. Jeżeli chodzi o Żurawskiego, jest nie naszym zawodnikiem. Do końca grudnia ma kontrakt w Poznaniu. Czy zostanie, jest to sprawa otwarta. Będziemy rozmawiali przede wszystkim z zawodnikiem. Będziemy rozmawiali z jego macierzystym klubem, klubem amatorskim. Mam nadzieję, że w tych wyścigach Lech wygra tą sprawę z Żurawskim. Jeżeli nie, jeżeli Żurawski pójdzie do innej drużyny, wierzę, że będzie miał taką samą szansę rozwoju dalszego piłkarskiego jak u nas z Poznaniem, dlatego że ja uważam jedno, że ten chłopak raptem rozegrał 3 dobre mecze w polskiej lidze i w tej chwili cała Polska ściga Żurawskiego. Jest to dla mnie głupotą rzucać jakieś sumy pieniędzy, których żaden klub w tej chwili nie ma. Nie wiem, jak to się skończy. Ja po prostu uśmiecham się, jeżeli słyszę słowo Żurawskiego. Mam nadzieję, że ten zawodnik będzie na tyle cwany, że pozostanie u nas po to, dlatego że myśmy stworzyli warunki rozwoju. Nie wiem, czy on będzie miał takie same warunki, taką samą szansę rozwoju w Legii czy w innym klubie. Żurawski jeszcze będzie miał szansę w drugiej połowie pokazać się przed publicznością tutaj w Warszawie. Dziękuję bardzo. Tyle Andrzej Grajewski. A to rezultaty spotkań, które już się zakończyły, które jeszcze trwają. GKS Bełchatów Stomin 1-0. Wisła przegrywa pierwszy mecz w sezonie z Zagłębiem 0-1. Amika Widzew 2-3. Skończył się także mecz w Chorzowie, gdzie Ruch bezbramkowo zremisował z Polonią. Trwają nadal mecze w Łodzi i w Zabrzu. Odpowiednio 1-0 i 3-0 dla gospodarzy. No i mecz, który został rozegrany w sierpniu. Dzisiaj piłkarze GKS-u Katowice i Ruchu Radziąków być może siedzą przed telewizorami i oglądają wyczyny legionistów i lechitów. 1-0 wówczas wygrał GKS Katowice. Cieszyliśmy się, że mało w naszej lidze, w obecnych rozgrywkach, remisów bezbramkowych. Tych remisów rzeczywiście było później niewiele, kilka, ale skoro jest ich coraz więcej, to znaczy, że chyba już czasem trudno je się dokończyć. Ale pozostało jeszcze 45 minut przynajmniej, jeśli chodzi o spotkanie Lecha z Legią w Warszawie. Drużyny wracają na boisko. Prezes Andrzej Grajewski powiedział, że do końca sezonu będzie pracował z Lechem. Ostatnio jednak w Poznaniu głośno o tym, że nie może się jakoś dojść do porozumienia pan Grajewski, pan Jakubczak z panem Drzymałą. Pan Grajewski nawet powiedział na łamach prasy, że zastanawia się nad dalszą pracą w Lechu, bo drużyna ta nie przynosi zysków. Mówi się o tym, że wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, że przestanie zajmować się futbolem, zainwestuje wyścigi samochodowe, to dawna formuła IndyCar. Zainwestuje tam ponoć 8 milionów dolarów w jednego z niemieckich kierowców, który ponoć jest niezwykle utalentowany. Przypominam także, że swego czasu mówiło się o tym, że Andrzej Grajewski zamierza zmienić swoje zainteresowanie, jeśli chodzi o Żużel, bo wcześniej był jak Speedway Łódź, później miał wejść w klub Start Gniezno, ale ta sprawa także jakoś ostatnio przycichła. No zobaczymy, bardzo wiele od tego zależy, bo zależy od tego także przyszłość Lecha Poznań. W jakim składzie kadrowym, jak kadrowo przystąpi Lech do rundy wiosennej. Na razie jest wiceliderem Ekstraklasy i nie zmieni tego także dzisiejszy mecz. Mecz drugiej drużyny tabeli Lecha Poznań z trzecią Legią Warszawa. Jest godzina 18:07. Zaczynamy. Kucharski i Czereszewski. Legia Warszawa w biało-zielonych strojach kontra Lech Poznań. Przypomnienie składu Lecha: w bramce Woźniak, z trójką Augustyniak, z czwórką Araszkiewicz, z szóstką Urbaniak, z siódemką Majewski, ósemka to Pilk, dziewiątka Rejs, dziesiątka Piskuła, 11 Żurawski, 12 Szerwen, 16 Głowacki. To był skład drużyny Adama Topolskiego.
I gospodarze, Legia, bramce Szamotulski, dalej. Numer 3 Murawski, 4 Mosur, 5 Zieliński, z dwójką Janiak, numer 7 Wiechowski, 8 Czereszewski, z 20 Nowak, numer 28 Kucharski, 18 Skrzypek i z 6 Magiera. Na ławce rezerwowych Lecha między innymi Marek Szemoński, piłkarz, o którym warto powiedzieć kilka słów, chociaż może za chwilę, bo atakuje drużyna gości, Jarosław Raszkiewicz, czysto powstrzymywany przez Macieja Murawskiego i Sebastiana Nowaka. Wiechowski, Skrzypek, dobrze Głowacki wyprzedził Cezarego Kucharskiego. Wciąż Głowacki, Rejs, nie trafia w piłkę Skrzypek, Kucharski, ale Cezary Kucharski właściwie od początku meczu jako jedyny napastnik w drużynie Legii, on musi czekać na swoich partnerów. Magiera przegrał pojedynek z Augustyniakiem, Majewski do Piskuły, niepilnowany Piskuła, musi uważać, by nie spalić Piotr Rejs. Rejs i Zieliński, dwóch reprezentantów Polski i lepszy legionista. Wreszcie, bo trenował z drużyną Lecha już bardzo, bardzo długo, zdążył zadebiutować. Zagrał 18 minut w ostatnim ligowym meczu w Grodzisku Wielkopolskim przeciwko Ruchowi Radziąków. Marek Szamoński, co do którego wciąż toczyły się rozmowy na linii Poznań, Łódź i Zabrze, bowiem niespełnione były wciąż żądania finansowe Górnika Zabrze, roszczenia finansowe wobec Marka Szemońskiego jeszcze przez klub Widzew Łódź. Żurawski i spokojnie Grzegorz Szamotulski. A Marek Szemoński no, ma miłe wspomnienia, miłe i niemiłe z drugiej strony, ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. 4 lata temu w barwach Górnika zdobył bramkę w słynnym meczu o Mistrzostwo Polski z warszawską Legią. Po tej bramce Górnik prowadził, no ale później wyrównanie Fedoruka 1-1 i mistrzostwo dla warszawskiej Legii. To już jednak historia. Atakują Lechici, Szerfen do tyłu, do Urbaniaka. Wciąż Lech, Rejs, Urbaniak i no. Zdążył Maciej Bunawski z interwencją. Zaskoczyło trochę legionistów to ofensywne wejście obrońcy Lechii. Brawa dla Piotra Rejsa, który bardzo ładnie dostrzegł. O właśnie, teraz zobaczymy to podanie. Zobaczył wchodzącego w pole karne Przemysława Urbaniaka. Pierwszy w drugiej części spotkania rzut rożny dla Lecha. Żurawski do Szerfena. Wybija piłkę Wiechowski. Kontra Legii, Cezary Kucharski, ale on jest sam w walce z 4 piłkarzami Lecha. Tylko aut dla gospodarzy. Janiak, obok niego Wilk. Maciej Janiak dośrodkował tu, cóż z tego, skoro żadnego z partnerów nie było w obrębie 16 w polu karnym Andrzeja Woźniaka. W środku Piskuła prawą stroną uciekał Majewski, ale Piskuła krótko z Rejsem. Walka w środku boiska. Murawski ciężko ma opanować piłkę. Teraz dopiero zagrał do Mosura. Dobry wślizg Szerfena, tylko na chwilę powstrzymał akcję Legii. Wiechowski ucieka. Kucharski, ale Wiechowski do Mosura. Mosur, domagają się kibice, głównie chyba strzał z dystansu. Wiechowski niedokładnie. Dobrze, Mosur, dalekie zagranie pod pole karne w stronę Kucharskiego. Jeszcze Legia utrzymuje się przy piłce. Zostawił piłkę Kucharski. Janiak. Janiak. Strzał i Woźniak. Wydawało się, że Maciej Janiak zagra piłkę w pole karne do któregoś z partnerów. Zdecydował się jednak na indywidualną szarżę i na strzał z dystansu. Lech po prawej stronie, Araszkiewicz. Magiera, Araszkiewicz do Majewskiego. Szerfen.
dość dobrze uzupełnia ten środek boiska w Lechu Maciej Szerfen. Lechici znów wypchnięci z piłką na własną połowę. Na pewno możemy oczekiwać po przerwie bardziej zdecydowanych ataków zresztą drużyny gości. Zresztą tak ta gra wyglądała w drugiej fazie pierwszej części spotkania. Tymczasem pan Andrzej Szczełkun przerywa akcję daleko, daleko od miejsca, gdzie była piłka, bowiem coś miał jakieś uwagi, chyba Robert Wilk. Mogę sobie wyobrazić, o czym mówił Robert Wilk panu Szczełkunowi. Mianowicie, co Tomasz Augustyniak bądź Robert Wilk pojawią się przy linii bocznej boiska, wówczas kibice Legii ciskają w niego śnieżkami. No i zapewne zwrócił na to uwagę panu Szczełkunowi. Nie wiemy, w jakich słowach wyrażał się Robert Wilk. Zapewne za to zobaczył żółtą kartkę. Robert Wilk, trzecia żółta kartka w tym sezonie, a więc nie będzie pauzował w pierwszym spotkaniu rundy rewanżowej. Teraz Piotr Mosur zwraca się do kibiców Legii, aby nie rzucali tych śnieżek. O tyle nachwaliliśmy się stołeczną widownię na początku meczu. Tymczasem nieładne zachowanie, bo w odpowiedzi na interwencję Mosura właśnie posypały się w śnieżki w stronę któregoś z Lechitów. Kapitan Lecha Piotr Rejs uspokaja kolegów, a pan Andrzej Szczełkun wznawia grę rzutem wolnym pośrednim dla Legii. Od razu piłka daleko posłana do Wiechowskiego. Ten odgrywał w stronę Kucharskiego. Walczą jeszcze legioniści. Mosur, Czereszewski, przy nim Urbaniak, Czereszewski do Kucharskiego. Nic nie było, nie przerywa gry pan Andrzej Szczełkun i Lechici. Kucharski nie podnosi się z murawy. Tymczasem w środku boiska Szerfen za mocno wypuścił sobie piłkę. Dobra interwencja Murawskiego, Skrzypek. No ale widział Paweł Skrzypek, że ma kłopoty jakieś Kucharski, że pozostaje w polu karnym Lecha i wybił piłkę na aut. Teraz ładny sportowy gest Przemysława Urbaniaka, nagrodzony oklaskami, pomógł obrońca Lecha rywalowi. No i teraz oczywiście poznaniacy oddają piłkę gospodarzom, rozpocznie autem Wiechowski. Sergiusz Wiechowski do Kucharskiego właśnie. Ten przytrzymywany za koszulkę przez Urbaniaka i rzut wolny dla Legii. Skrzypek. To już Kucharski. Znów Skrzypek. Nie opanował piłki. Szerfen i Piskuła. No teraz mówiąc szczerze, wyraźny błąd pana Szczełkuna, bo ostatni na pewno dotknął piłki Krzysztof Piskuła. Zobaczmy. O właśnie, teraz piłka odbija się od nogi Krzysztofa Piskuły. Sędzia uznał, że z autu grę wznawia zespół Lecha. Urbaniak. Głowacki. Obok Głowackiego Cezary Kucharski. Piskuła zostawił piłkę Araszkiewiczowi. Majewski. Nie ma spalonego. Ale zbyt długo zwlekał ze strzałem Robert Wilk. Zdołał zablokować uderzenie poznaniaka Piotr Mosur. Jeszcze goście. Szerfen. Janiak. Cross pod nogi Tomasza Augustyniaka. 10 minut gry w drugiej części spotkania za nami. Żurawski. Piotr Rejs zgubił piłkę.
Teraz większą liczbą graczy wychodzą z własnej połowy legioniści, ale stracił piłkę Maciej Janiak. Ale od początku drugiej połowy Lech znów walczy o to, aby zdominować sytuację na boisku, aby narzucić swój styl Legii, aby częściej atakować, aby zamykać legionistów w okolicy własnego pola karnego i do tego pola karnego jak najbardziej się zbliżać. Przed chwilą mieliśmy taką pierwszą próbkę groźnej akcji Poznaniaków po przerwie. Legia chyba musi grać aktywnie w środku boiska. Być może właśnie tego domaga się teraz Jerzy Kopa, aby nie pozostawiać zbyt dużo miejsca w linii środkowej Lechitów, bo zbyt łatwo przedostają się pod pole karne Szamotulskiego. Spokojnie Nowak, będzie na piłki z Czereszewskim, ponownie Nowak. Doszła piłka do Kucharskiego, wcześniej jednak podniósł chorągiewkę liniowy. Out dla Legii, ale ta akcja wstrzymana. Skrzypek zdecydował się sam podążyć w stronę narożnika boiska. Skrzypek do Wiechowskiego i tutaj spokojna interwencja Araszkiewicz. Już rozbiegają się Poznaniacy. Araszkiewicz w stronę Piskuły. Świetnie po raz kolejny Maciej Murawski, który jest chyba najpewniejszym punktem, jeśli chodzi o przerywanie akcji Lecha daleko od pola karnego Legii. Tak też było w meczu z Polonią Warszawa. Maciej Murawski, można powiedzieć, po raz trzeci w tym sezonie gra na pozycji defensywnego pomocnika, więc swojej ulubionej pozycji, na której występował właśnie w Lechu Poznań. Tak było w meczu Pucharu Polski z GKS-em Bełchatów. Po części także w ligowym meczu z Górnikiem Zabrze. No a w lidze w ostatnim meczu z Polonią i teraz w spotkaniu z Lechem. Na spalonym teraz Maciej Żurawski. O Żurawskim mówią, że ma szansę przejść do francuskiego FC Metz. Ale ta sprawa wydaje się już nieaktualna. Ostatnio Transfootball pisze o kilku innych piłkarzach, bo przede wszystkim napastników szuka ten francuski zespół, ale nie wymienia wśród nich napastnika Lecha Poznań. Piskuła. Urbaniak. Głowacki. Za bardzo nie ma komu teraz zagrać piłki, Arkadiusz Głowacki. No i proszę, stało się, stracili piłkę Lechici. Cezary Kucharski, naprzeciw niego Głowacki. Jest w polu karnym Janiak. Rzut rożny dla Legii. A nie, jednak od bramki. Od bramki grę wznowi Andrzej Woźniak. Dynamiczna akcja Janiaka, rzeczywiście nie dotknął piłki Lechita. Tu walczył z Janiakiem Przemysław Urbaniak. I grę rozpoczął od własnej bramki Andrzej Woźniak. A pan Jerzy Kopa przygotowuje pierwszą zmianę. To z numerem 14 Radosław Wróblewski wejdzie na boisko i ciekawi jesteśmy występu tego piłkarza. Pytanie, kto zna tego piłkarza z widzów? Właśnie, za chwilę poznamy go wszyscy. On zyskał dobrą sławę dzięki swoim występom w drużynie rezerw Legii. Do Legii ściągnięty z Chemika Bydgoszcz. Chłopak, który ma 18 lat. Jest dynamiczny, lewonożny, czego w Legii brakuje. Opuszcza boisko Sylwester Czereszewski. No i sylwetką i sposobem gry podobno przypomina Marka Overmarsa. Co do sylwetki, zgoda. Co do gry, przekonamy się w 30 minutach tego spotkania i być może, jeśli wywalczy sobie miejsce w podstawowym składzie w rundzie wiosennej. Na razie Wróblewski, o którym kibice Legii wiedzą, gorąco przywitany przez publiczność na Łazienkowskiej. Proszę posłuchać. Tak witają nowego zawodnika, debiutującego zawodnika w swoim zespole kibice Legii. Faulowany jeden z piłkarzy Poznaniaków. To był Jarosław Araszkiewicz. A jeszcze dodając kilka słów co do Wróblewskiego, to zawodnik, który ma stałe miejsce w reprezentacji Polski juniorów.
trenera Jana Pieszki. Żółta kartka dla Jacka Magiery za ten faul na Araszkiewiczu. Jacek Magiera obejrzał piątą żółtą kartkę w tym sezonie. Co oznacza, że w następnym ligowym występie będzie mógł zagrać, ale każda kolejna żółta kartka wyklucza go z dwóch następnych ligowych spotkań. Uwaga, Lech. Odbita piłka od pleców Augustyniaka i od bramki grę rozpocznie Grzegorz Szamotulski. A przy tej akcji większość legionistów we własnym polu karnym, tylko zostawiony na dystancie Radosław Gruglewski. Takie będzie miał zadanie, wykorzystanie szybkości, oczywiście ciężko mu będzie to udowodnić na tej trudnej murawie. Przy kontrataku, ale za chwilę o tym się przekonamy. Na razie nie przyjął piłki w środku boiska Piskuła. Wiechowski rozsądnie do środka, walczył Magiera, ale nieprzepisowe zagranie Szerfena. Za wysoko uniesiona noga Szerfena, rzut wolny pośredni dla Legii. Mosur. Kilka metrów obok kolejnego słupka bramki Andrzeja Woźniaka. Maciej Szerfen, Jacek Magiera, Arkadiusz Głowacki to piłkarze reprezentacji olimpijskiej, a to pierwszy kontakt z piłką, jaki ma właśnie Wróblewski. No i proszę, niewiele brakowało, by do tego podania doszedł Cezary Kucharski. No jeszcze chwila, jeszcze 2-3 takie podania. Dorzuci do tego swoje speaker Wojciech Kada i Wróblewski stanie się ulubieńcem publiczności na Łazienkowskiej. To właśnie Radosław Wróblewski, numer 14. Będzie rzut rożny dla Legii. Podobnym ulubieńcem kiedyś stał się też niewysoki piłkarz Albert Świetli. Też przyszedł mi do głowy właśnie ten zawodnik. Paweł Skrzypek rozejrzał się, gdzie są koledzy, gdzie pośle piłkę. Tym razem nie krótko, dośrodkowanie w pole karne. I jeszcze raz po interwencji Głowackiego wybijać będą legioniści piłkę z narożnika boiska. I znów Skrzypek. Tym razem nadbiega Mosur, do niego zagranie. Mosur zablokowane, dośrodkowanie przez Wilka i jeszcze jeden rzut rożny. Zerwał się teraz doping na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej. Kibice domagają się drugiej bramki, która przy tak trudnym boisku w zasadzie mogłaby przesądzić o końcowym rezultacie. Mosur. Pole karne, Kucharski. Akcję uzupełniał Wiechowski, strzał. Ale nie ma bramki i Żurawski. Żurawski sam. Świetnie Murawski po raz kolejny. Kucharski do Murawskiego. Tym razem dobra interwencja Urbaniaka. Zmaga się do piękna Łazienkowskiej. Majewski. Skrzypek. Wiechowski. Janiak. Maciej Janiak. I będzie kolejny rzut rożny. Czeka już na rozmowę z Pauliną Sylwester Czereszewski, ale poprosimy jeszcze o chwilę cierpliwości, bo mamy kolejny rzut rożny. Nie ma właściwie możliwości, by porozmawiać z pomocnikiem Legii, który zszedł z boiska. Paweł Skrzypek. W polu karnym Magiera, obok niego Szerfen. Skrzypek. Wychodzi z bramki Woźniak. Część kibiców widziała już piłkę w bramce. Skrzypek. Majewski poza pole karne. Rejs. Wyprzedzany przez Janiaka. Nie miał łatwo, by opanować piłkę. Ta ucieka Wróblewskiemu i może teraz uda nam się porozmawiać z Sylwestrem Czereszewskim. Panie Sylwestrze, czym spowodowana jest ta zmiana? Znaczy, szczerze tutaj zwracałem uwagę trenerowi,
na pewno trener się domyślił tego, że takie postury jak ja zawodniczy, to jest zbliżony, to ciężko, że takim terenie gra. W ogóle dobrze, że wygrywamy, ale mi się wydaje, że w ogóle mecz już nie powinien być na takim lodowisku, można powiedzieć, bo to praktycznie nie ma tu gry, tylko jest przypadek. No i jedna bramka na pewno zadecyduje o tym, że my wygramy, bo więcej raczej nie padnie. Właśnie jak pan ocenia to, co się teraz dzieje? Legia miała kilka dobrych sytuacji. Czyli no dobrze, no przede wszystkim trzeba w takich warunkach podejść pod zawodników, czekać na ich błąd. Miejmy nadzieję, że ta druga bramka wpadnie, najlepiej było i było po meczu. Dziękuję bardzo. Tyle Sylwester Czereszewski, który też przychylił się do naszych uwag, że rzeczywiście rządzi tutaj przypadek na boisku bardzo często, a tymczasem pięknie, tym razem przypadku nie było, pięknie przyjął piłkę Paweł Skrzypek. Skrzypek do Wróblewskiego na spalonym. Na spalonym Radosław Wróblewski. No i znów poprosimy o powtórkę tej sytuacji. Poprosimy o cofnięcie do momentu podania. No nie to, żebym się czepiał, ale na równi z ostatnim obrońcą był Radosław Wróblewski. I to jest kolejny błąd liniowego z chorągiewką żółtą. Lech. Zagranie w kierunku Wróblewskiego. Dobra interwencja Arkadiusza Głowackiego i aut dla Legii. Kucharski. Jacek Magiera. Obok niego pojawił się Piotr Mosur. Chyba miał ochotę oddać strzał na bramkę Woźniaka, ale znów wszystkiemu winna murawa. Jarosław Araszkiewicz. Pięciu piłkarzy Lecha, pięciu piłkarzy Legii. Czekają na podanie Żurawski i Rejs, ale nie doczekali się podania od Roberta Wilka. Piotr Rejs. Żurawski, znów Rejs. Dobrze, Sebastian Nowak. Drodzy Państwo, proszę przypomnieć sobie spotkanie sprzed kilku dni, kiedy oglądaliśmy na antenie Kanal Plus derby Warszawy, Polonia, Legia. Proszę posłuchać tego, co dzieje się na trybunach. Jak inaczej ogląda się takie mecze? Biskuła do Rejsa. Asekurował jeszcze lot piłki Sebastian Nowak. Spokojnie Grzegorz Szamotulski. Lech jednak mniej groźny w drugiej części meczu niż w pierwszej, kiedy w ciągu kwadransa stworzył sobie kilka sytuacji. Może teraz Araszkiewicz i Szamotulski, który ma pretensje do asystenta pana Szczelkuna. Chyba o kolejnego spalonego. Około 21 minut do zakończenia meczu. Od 11 minuty spotkania Legia prowadzi po bramce Pawła Skrzypka. Tymczasem Andrzej Szczelkun stwierdził, że Jerzy Kopa wyszedł troszkę za daleko od ławki rezerwowych. A my popatrzmy. No nie, nie. O spalonym tu nie mogło być mowy. Zdaje się, że chodziło o sytuację sprzed kilkanaście sekund wcześniej. Tam wtedy Rejs był na pozycji spalonej, ale nie brał udziału, że to podanie do niego nie trafiło. Tam rzeczywiście dobra decyzja sędziów. Diechowski próbował zagrywać na lewą stronę do Wróblewskiego. Przerwana akcja Legii i rozpoczną Lechici. Zadbał o zdrowie zawodnika pan Szczełkun, nakazał mu schować koszulkę w spodenki. To oczywiście żart, tak jest, tego wymagają przepisy. Wszyscy piłkarze powinni mieć podciągnięte getry i koszulki wsadzone w spodenki. Adam Majewski. Ruszył Araszkiewicz, no pospieszyłem się. Araszkiewicz nie zdołał opanować piłki. A co do tej dbałości o ubiór, to teraz Platini i Terlecki nie pograliby sobie z wypuszczonymi koszulkami. Z tego słynęli. Nie tylko z tego, ale także właśnie tak wyglądali na boisku. Trochę mniej teraz akcji podbramkowych w ostatnich kilku minutach. Głowacki faulował Kucharskiego. Rzut wolny dla Legii, dla której, no, w to graj.
kiedy piłka jest jak najdalej od pola karnego Szamotulskiego, kiedy można ją przetrzymać na połowie rywali, rozegrać trochę. Kucharski, Janiak, w polu karnym Wiechowski, ale poradzili sobie Lechici. To jest już środek boiska. No, Majewski ostro atakowany, ale przepisowo odzyskali piłkę legioniści. Skrzypek, pole karne za mocno i Woźniak ubiegł Wiechowskiego. Szerfen niepilnowany na prawej stronie boiska. Araszkiewicz. Po raz kolejny odskoczyła piłka najbardziej doświadczonemu z Lechitów. Wróblewski. Atakują go Szerfen i Augustyniak. Mosur. Skrzypek. Jacek Magiera do Sergiusza Wiechowskiego. Augustyniak. Majewski. Próbuje uciec Zielińskiemu Piotr Rejs. Do niego miało być to zagranie, ale dobrze ustawiony Piotr Mosur. Mosur jakoś Lechici nie kwapią się, by go zaatakować. Tego mogliśmy się spodziewać. Mosur spróbował szczęścia. I teraz trzech piłkarzy Lecha ruszyło na bramkę Legii. I tylko trzech obrońców Legii broni dostępu do bramki Szamotulskiego. Piskuła. Nie pokazuje się jednak żaden z partnerów. Piskuła poradził sobie. Ponad bramką uderzał Piotr Rejs. Zawodnik, który w ostatnim meczu ligowym, przypomnijmy, ostatnim meczu ligowym między Lechem a Legią, to była końcówka ubiegłego sezonu, zdobył aż 3 bramki w spotkaniu rozegranym na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Wówczas Lech wygrał z Legią 3-0. Lech, znajdujący się wtedy w bardzo ciężkiej sytuacji w tabeli, bronił się wciąż przed spadkiem, ostatecznie zakończył rozgrywki na 10 miejscu w tabeli. To była przedostatnia kolejka, w ostatniej wygrał jeszcze z ŁKS-em. Te 6 punktów pozwoliły Lechitom zakończyć sezon na w miarę przyzwoitej pozycji, patrząc na tabelę po końcu sezonu, ale sami Lechici wiedzą, ile nadenerwowali się przez końcówce rozgrywek, by ten spokojny byt sobie zapewnić. Teraz faulowany. A jednak nie faulowany Paweł Skrzypek. Odrzut z autu Lech. Około 16 minut do końca meczu. Tyle czasu ma Lech, aby uniknąć trzeciej porażki z rzędu. Lech przegrywa, stracił skuteczność też Rejs. Zatrzymał się na 12 bramkach. Nie strzelał bramek z Widzewem i z Ruchem Radziąków. I te mecze Lechici zakończyli porażkami. Czy sytuacja powtórzy się w Warszawie? Nie strzelił także bramki w jeszcze wcześniejszym meczu ze Stomilem Olsztyn, chociaż w tamtym meczu Lech jeszcze wygrał. Po raz kolejny Murawski. On na początku meczu miał kilka takich niepewnych interwencji. Raz fatalnie się poślizgnął, co mogło zakończyć się utratą bramki. Groźną akcję wówczas przeprowadzili Rejs i Żurawski, ale później coraz pewniej, coraz lepiej czuje się na boisku. Uwaga! Świetnie teraz Mosur. Murawski, źle do Wiechowskiego. Augustyniak, który już na dłużej przeniósł się na połowę Legii. Teraz dopiero wraca na swoją pozycję do tego niezwykle groźnego ponoć Radosława Wróblewskiego. I zdążył zablokować właśnie podanie w stronę Wróblewskiego. Od razu zagranie Augustyniaka do Araszkiewicza. Ucieka Żurawski, ale zagranie Araszkiewicza do Rejsa. Legia, Janiak, przy Kucharskim Głowacki, tylko aut dla gospodarzy. Cezary Kucharski aktywny niezwykle w dzisiejszym spotkaniu, dobry występ tego piłkarza, no i co ważniejsze, podkreślony asystą, podaniem, po którym Skrzypek zdobył jedyną na razie bramkę tego spotkania. A ja widzę, że drugi trener Lecha, pan Remigiusz Marklewicz, podszedł do asystenta sędziego głównego, podał mu kartkę, która znamionuje, że za kilka chwil będziemy mieć zmianę w zespole Lecha. Ciekawe, czy na boisku pojawi się Marek Szemoński. Myślę, że jest to najbardziej prawdopodobne, bo napastnika potrzeba w tej chwili Lechowi, by jeszcze zaatakować, by
przycisnąć zespół Legii. Ponadto na ławce rezerwowych Leszek Zawadzki, ale jest to obrońca. Jest Michał Kokoszanek, który rozgrywał naprawdę znakomite spotkanie na jesieni ubiegłego roku. W ostatnim meczu rundy jesiennej z Legią tutaj na Łazienkowskiej 0-0. Tak, widzimy numer 18, Marek Szemoński wejdzie na boisko. A tymczasem piłkarze Lecha. Robert Wilk nie trafił w piłkę Janiak. Jest Wilk, ale fatalne zagranie. Bardzo złe zagranie do Jarosława Raszkiewicza za plecy ofensywnego pomocnika Lecha. I Legia. Janiak. Z przodu tylko Kucharski, lewą stroną Truchta Wróblewski. I od bramki Grec Nowy Lech. I właśnie teraz doczekamy się zmiany. Właśnie Jarosław Raszkiewicz zejdzie z boiska. W jego miejsce Marek Szymoński. Jarosław Raszkiewicz tylko dwa spotkania w tym sezonie rozegrał od pierwszej do 90 minuty. W każdym z pozostałych spotkań rundy jesiennej był zmieniany. Ale jeszcze w poprzednim sezonie barwa Grodzinu, uważałem go za dinozaura, tak ma 34 lata i być może już nie znaczy trudów 90 minut rywalizacji. Uwaga, Wiechowski odda strzał, nie, jeszcze walczył, czyste wejście Urbaniaka, faulu nie było i będziemy mieli rzut rożny dla Legii, ale wcześniej wspomniano zmianę, czyli za Raszkiewicza Marek Szymoński. Ciekawe, jak teraz ustawi drużyna Adam Topolski na te ostatnie minuty. Czy trójką napastników będą grali Lechicz, czy też Szymoński? Piskuła wezmą się wreszcie porządnie za rozgrywanie piłki. Zmiana także w barwach Legii. Jacek Bednarz przygotowany do wejścia na boisko, a zastąpi Sergiusza Wiechowskiego. Mamy zmiany na boisku, mamy też zmiany na innych stadionach, gdzie trwają jeszcze spotkania. Górnik Zabrze prowadzi z Pogonią Szczecin 4-0. Spotkanie jeszcze trwa. Drugi z rzędu mecz, w którym Pogoń traci aż 4 bramki. Natomiast w meczu, w którym zmierzyły się dwa ostatnie zespoły naszej ekstraklasy, ŁKS remisuje z Odrą Wodzisław 1-1. Przypomnę, że ŁKS prowadził 1-0. Tam również mecz jeszcze trwa. Piotr Mosur broni Woźniak. No wreszcie Mosur porządnie przyłożył się do tego strzału. Ta piłka mu gdzieś nie uciekła, czysto trafił piłka, ale był przygotowany Andrzej Woźniak na obronę. Dobra interwencja bramkarza Lecha. Mosur pokazuje, może jakby tak leciała, to może by wpadła. Tymczasem po przeciwnej stronie rzut wolny wykonywany przez Skrzypka. Magiera. Zamieszanie olbrzymie przed bramką. No, nikt tutaj tej akcji nie zamknął. Dopiero teraz nadbiega Bednarz, ale faulował Żurawskiego. Rzut wolny wykonany już przez Lechitów. Szerpen. Z przodu Rejs i Szemoński. Wybija piłkę Bednarz. Wróblewski przegrywa starcie z Głowackim. Murawski do przodu, ale tu osamotniony Wróblewski. Jeszcze raz dobrze zaatakowany przez Głowackiego. Żurawski. Po lewej stronie Wilk. Teraz biega w środku Szemoński. Do niego zagranie przy Szemońskim. Murawski. Szemoński. I odskoczyła piłka Majewskiemu. Na aut wybija ją Nowak. Do zakończenia meczu około 10 minut. Robert Wilk utrzymał się przy piłce, chociaż legioniści sugerowali, że piłka całym swoim obwodem opuściła boisko. Ładnie przepuszcza piłkę Rejs, jest Augustyniak, ale zorientowali się w poczynaniach Lechitów legioniści. Tyle, że bardzo źle wyprowadzili tą kontrę. Myślę, że teraz też nie jest najlepsza metoda dla Lechitów, by rozgrywać piłkę środkiem, bo tu jest bardzo ciasno po prostu. O właśnie. I wcześniej czy później tak zakończy się akcja Lecha. Szerfen, Majewski, Murawski w roli ostatniego obrońcy.
Teraz Magiera odegrał piłkę do Piotra Mosura. Uwaga, Rejs. Piotr Rejs po lukarnym. I od bramki Legia. Piotr Rejs. Ostatnią swoją bramkę zdobył w 52 minucie spotkania, które transmitowaliśmy na antenie Kanal Plus. Spotkania z Zagłębiem Lubin. Wówczas Lech wygrał 4-0. Ale było to dość dawno, bo 17 października. I pogoda wtedy była ładniejsza. Rozpoczynają tymczasem Legioniści. W środku boiska zostawił piłkę Wiechowski Zielińskiemu. Zagranie do Wróblewskiego, który przeszedł na prawą stronę. Przy Wróblewskim Augustyniak. Radosław Wróblewski. Powstrzymany, ale jeszcze Legia. W środku Skrzypek. I słabo i nieco. Ciekawi jesteśmy, jak będą wyglądały ataki Lecha w tych ostatnich minutach. No przecież Lech tu nie ma nic do stracenia. Legia miała do Poznaniaków 5 punktów straty przed tą kolejką. A zatem to zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu, 3 punkty dziś na Łazienkowskiej, mają szczególną wartość. Lech miał szansę odskoczyć od Legii na większą, bezpieczniejszą przewagę, a Legia znacznie się zbliżyć. Na razie bliżsi celu podopieczni Jerzego Kop. A właśnie, skoro już o trenerze Kopie mówimy, to chciałbym także Państwu zwrócić uwagę na jedną sprawę, jednak na postęp, na tyle postęp, że Legii, że kibice nie zajmują się już trenerem Kopą, co zdarzyło im się w ostatnim meczu z Odrą Wodzisław, kiedy bez przerwy był krytykowany. Przerwę na chwilę, bo atakuje zespół wojskowych, rzut rożny. No właśnie, zajmują się dopingowaniem swojego zespołu. Nie słychać już obelg pod trenerem, pod adresem trenera Jerzego Kopy, co w zasadzie miało miejsce przez całą drugą część spotkania przez Odrą Wodzisław 2 kolejki temu. Wiechowski. Jacek Zieliński. I znów daleka piłka, ale chyba nadużywa troszkę tych wrzutek gdzieś pod pole karne Lecha Jacek Zieliński. Gdyż nie liczymy mu tego, ale gdyby tak policzyć procentowo, to myślę, że byłoby to dobrze ponad 50% niecelnych zagrań. Majewski. Maciej Murawski. Z autu Głowacki. Urbaniak do Augustyniaka. Teraz Murawski cofnął się już do linii defensywy. Bacznie patrzy na poczynania Marka Szemońskiego. No ale to wymusiła zmiana taktyki gry Lecha, gdyż do Żurawskiego, do Rejsa dołączył Marek Szemoński. Na Łazienkowskiej pamięta się Adama Topolskiego, choć jest teraz trenerem przeciwnej drużyny. Przed chwilą kibice Legii skandowali jego nazwisko. Ba, poznańskie wróble nawet ćwierkały o tym, że Adam Topolski jest już przymierzany do roli trenera Legii, ale to są także tylko plotki, spekulacje, których na razie nie możemy rozpatrywać poważnie, bo fakty są takie, że póki co trener Jerzy Kopa jest trenerem Legii, a Adam Topolski wciąż Lecha. Rejs. Majewski. Ponownie Rejs. Piskuła. Krzysztof Piskuła poradził sobie z Wiechowskim. Ale niedokładnie. Rozkładają ręce partnerzy Krzysztofa Piskuły, bowiem spodziewali się innego zagrania, żeby zdobyć troszeczkę jeszcze więcej terenu, a wystrzelać gdzieś z pola karnego. Tutaj odskoczyła trochę piłka Piskule, stąd odchylony
strzelił nad bramką. Rozpoczął Zieliński. Około 4-5 minut do zakończenia meczu. Magiera. Legia gra po przerwie spokojnie i lepiej taktycznie niż miało to miejsce pod koniec pierwszej połowy. Wówczas ta dominacja Lechitów i stwarzane przez nich akcje pod bramką Szamotulskiego, to wszystko było groźniejsze. Teraz nieprawidłowo powstrzymywany Bednarz. Zwróćmy uwagę, Jacek Bednarz na prawej stronie. No ale ostre wejście Szerfena. Nie wiem, czy nie kwalifikują coś na żółtą kartę. To właśnie Maciej Szerfen, który został powołany po raz pierwszy do kadry reprezentacji olimpijskiej trenera Pawła Janasa na mecz ze Słowacją. Wiechowski, skacze Kucharski. Jeszcze Paweł Skrzypek. Czy uda mu się opanować piłkę? Nie do końca. Uciekła i piłka, także Skrzypek zakopał się w śniegu za końcową linią boiska. Paweł Skrzypek długo czekał na powrót na boisko po kontuzji. Po tym powrocie nie spisywał się najlepiej, ale zdaje się, że z meczu na mecz zyskuje na pewności i gra coraz lepiej. Tylko może żałować, że ta runda jesienna się kończy. Piskuła i Majewski. Urbaniak do Augustyniaka. Szeroko prawą stroną biegnie Szerfen. Rejs. Nie doczekał się na podanie Augustyniak. Kontra Legii. Wróblewski. Nie doczekał się też podania Wróblewski. Szemoński ucieka lewą stroną. Tymczasem Żurawski. Szemoński. I rzut rożny. I Lechici mobilizują wszystkie swoje siły już na pole karne Legii. Krótko rozegrany rzut rożny. Zagranie Piskuły w pole karne. Zamieszanie olbrzymie. Majewski próbował zagrać ładnie, ale odbiła mu się piłka od drugiej nogi. I nie trafiła tak, jak chciał Majewski. Do Rejsa. Zmiana w Legii, opuszcza boisko Cezary Kucharski. Zastępuje go Piotr Włodarczyk. Trzecia, ostatnia zmiana dokonana przez Jerzego Kopę. To już ostatnie minuty. 44. minuta drugiej połowy meczu. Legia bliska zdobycia niezwykle cennych 3 punktów. No i takiego dobrego, pozytywnego zakończenia rundy jesiennej, pod koniec której legionistom nie wiodło się najlepiej. W zasadzie tak można by scharakteryzować ich poczynanie od porażki w pamiętnym meczu na szczycie z Wisłą Kraków. A ta wygrana z Lechem, jeśli Legia wygra, znacznie poprawiłaby nastroje na Łazienkowskiej podczas zimy. Co prawda, skuteczność legionistów nadal może pozostawiać wiele do życzenia, bo w 6 spotkaniach, w 6 ostatnich spotkaniach rundy jesiennej piłkarze Legii zdobyli tylko 3 gole. To nie jest dużo, przyznacie Państwo. Ale rzeczywiście, jeżeli Legia wygrałaby ten mecz, to przede wszystkim zbliża się na bardzo do drużyny Lecha Poznań w ligowej tabeli. A po drugie, przerywa tą fatalną pasę spotkań bez zwycięstwa w Ekstraklasie. 90. minuta spotkania. Lech także chciałby przerwać pasę porażek. Głowacki. Jedna z ostatnich akcji w tym meczu. Pamiętając to, jak szybko zakończył pierwszą część meczu pan Szczełkun, możemy spodziewać się, że nie będzie także przedłużał tego spotkania także w drugiej połowie. Tym bardziej, że już patrzy na zegarek. Rejs. Nie ma komu zagrać. Piotr Rejs wyraźnie zrezygnowany. Takim obrotem sprawy. Urbaniak w komplecie Legia na własnej połowie, także Lechici poza Andrzejem Woźniakiem na połowie legionistów. Lech 3 razy w tym sezonie przegrywał po bramkach straconych w ostatniej minucie meczu. No teraz jest zmuszony do tego, aby w tej ostatniej minucie powalczyć o bramkę wyrównującą.
czasu coraz mniej. Wydaje się, że pan Andrzej Szczotun rzeczywiście zbyt wiele nie dołoży do drugiej połowy. Jeszcze szansa dla podopiecznych Adama Topolskiego. Wrzutka w pole karne. Szymoński blokowany przez Bednarza. No i odetchnęli piłkarze i kibice Legii z ulgą. A trener Jerzy Kopa już rozkłada ręce. Patrząc zapewne, spoglądając w kierunku sędziego Szełkuna. Uwaga! Szymoński sprytnie uchylił się, licząc na to, że Żurawski czy Rejs znajdą się na drodze piłki, ale pan Szczełkun pokazuje w kierunku środka boiska i tym samym kończy ten mecz. Uśmiechnięty Paweł Skrzypek, to on...